Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Witam w drugim Q&A o otwieraniu Pisma Świętego. Dzisiaj dowiecie się o tym, jak często ja je otwieram, jakimi słowami modlę się przed otwarciem, ale też powiem o kilku szczegółach dotyczących już czytania samych fragmentów, które otrzymacie. No to co? Od razu zaczynamy. Zapraszam. Jak często otwieram Pismo Święte. Na pewno nie robiłabym tego codziennie. Zazwyczaj robię to raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, w specyficznych sytuacjach, kiedy mam trudny czas, to robię to trochę częściej. Tak jak już tłumaczyłam w ostatnim odcinku, nie należy tego robić zbyt często, by nie wystawiać Pana Boga na próbę, ale przede wszystkim, by dać Panu Bogu przestrzeń do działania. On, kiedy daje Tobie słowo, to potem chce je wypełniać. Potem chce przez to słowo Tobie błogosławić. I powinieneś właśnie mieć taką cierpliwość i czekać na owoce tego słowa. Mało tego, jeżeli nie rozumiesz tego słowa, czekać, aż je zrozumiesz. Dlatego też taka podstawowa zasada, którą kieruję się, decydując, czy otwierać Pismo Święte, czy nie, czy to już, czy może za szybko. Ja zwracam uwagę na to, żeby nie otwierać szybciej, zanim albo to słowo wypełni się w moim życiu, albo kiedy to słowo zrozumiem, kiedy ono mnie już przeniknie. To jest święte słowo, uświęcające nas, przemieniające nasze serca. Niezwykle głębokie. Pismo Święte można czytać miliony razy i za każdym razem odkrywać w nim coś nowego. Tak więc ważne jest, że jeżeli dostaniesz od Boga jakiś fragment, to żebyś pozwolił, żeby nasycać się nim w pełni, tą całą jego głębią. Na to potrzeba czasu. Ja jestem taką osobą, która nie ma uwagi podzielnej, albo jeżeli ją mam, to chyba jakoś słabo wykształconą. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli ja dostaję jeden fragment i za chwilę bym dostała drugi, to nie żyłabym ani jednym, ani drugim. Jeżeli ja już coś robię, to skupiam się na tym na 100%. Jeżeli dostaję fragment, to chcę nim żyć. To chcę nim nasiąkać. To chcę o nim w ciągu dnia pamiętać. I ja potrzebuję na to czasu. Ja nie mogę sobie robić mętlików w głowie i w sercu i za chwilę zawalać siebie, że tak to nazwę, kolejnymi fragmentami. Chcę jeden dogłębnie przeżywać. I w ten sposób też myślę, że okazuję Panu Bogu posłuszeństwo, pokorę i taki szacunek do danego mi słowa. Na pewno też nie robię czegoś takiego, że kiedy dostaję fragment i jego nie rozumiem, to po chwili otwieram drugi raz. No to już jest, myślę, że nie na miejscu, przynajmniej w moim odczuciu. Też, co jest ważne, tutaj trzeba kierować się własnym sumieniem i czuć, co jest dobre, co nie jest dobre. Oczywiście znam takie przypadki, kiedy jakaś osoba otwierała Pismo Święte i otworzyła na pustej stronie. Sobie powiedziała, co to jest w ogóle, ja chcę dostać słowo. No i otworzyła drugi raz. I znowu otworzyła na innej pustej stronie w Piśmie Świętym. I wtedy już jednoznacznie zrozumiała, że po prostu Pan Bóg przemilcza tą sprawę, z którą ona przychodzi. I że musi uzbroić się w cierpliwość. Takie sytuacje też są, ale to jedynie mi pokazuje, nie ma co sprawdzać Pana Boga, czy On na pewno miał rację, mówiąc mi to i to, czy On na pewno się nie pomylił, dobierając mi fragment i otwierać jeszcze raz, bo Pan Bóg wie, co robi. Jaką modlitwą modlę się przed otwarciem Pisma Świętego? Żadną konkretną. Czasami rzeczywiście włączę sobie jakąś piosenkę religijną, przyzywającą Ducha Świętego. Wrzucę Wam w opisie filmu kilka linków do właśnie takich piosenek. Natomiast najczęściej modlę się w ciszy własnymi słowami. Jest to taka spontaniczna modlitwa, w której przyzywam Ducha Świętego. To, o co najczęściej proszę, to o gotowość i posłuszeństwo, by przyjąć każde słowo. O to, by Duch Święty pomagał mi je wypełniać.
o to, bym je jak najlepiej zrozumiała. Jeżeli jest jakaś trudna sytuacja dla mnie i ja już czuję się totalnie zamotana, to mam taką potrzebę, żeby dostać jak najprostsze słowo. Żeby konkretnie wiedzieć, co robić, albo konkretnie wiedzieć, czy Pan Bóg zgadza się na to, żebym to zrobiła, czy nie. No to wtedy proszę też już tak bezczelnie o to, żeby Pan Bóg mi jasno dał odpowiedź. Modlę się o różne dary Ducha Świętego. Modlę się, by Duch Święty wypełniał mnie całą, by wypełniał moje serce, mój umysł, by przemieniał moje myślenie. Możecie też oczywiście znaleźć sobie jakąś modlitwę w internecie o Ducha Świętego czy do Ducha Świętego. Znana jest modlitwa Jana Pawła II, którą on modlił się codziennie do końca życia. Jest to właśnie modlitwa do Ducha Świętego. Jedna osoba z Was zapytała mnie też, jaką stronę czytać. Czyli jeżeli otwieram Pismo Święte, to czy mam patrzeć na lewą stronę, czy na prawą? Pan Bóg to nie jest jakaś maszyna. On nie jest wcale taki zasadniczy, jak nam się wydaje. Dajmy Mu tą wolność, żeby On wskazał nam ten fragment. Niektórzy robią tak, czytają ten fragment, na który pierwszy spojrzą, czyli tam, gdzie padnie od razu wzrok, to czytam. Inni przesuwają sobie palcem, tak? Czyli otwierają Pismo Święte z zamkniętymi oczami i stawiają gdzieś palec. Tam, gdzie jest palec, tam czytają cały ten fragment, na którym stanął palec, albo konkretne zdanie, na które wskazali. Ja najczęściej po prostu otwieram Pismo Święte i patrzę, które z tych słów mnie najbardziej poruszają. Choć rzeczywiście w moich początkach to starałam się albo spojrzeć w konkretny punkt, albo wskazać konkretny punkt i od razu to czytać. Jest to bardzo delikatna kwestia, moi drodzy, bo rzeczywiście nie można tutaj w żadną stronę przesadzić. Jeżeli mój palec stanął tu, to ja już nic innego nie czytam. No, Pan Bóg kieruje do Ciebie słowo i porusza Twoje serce. I najważniejsze jest to poruszenie serca. Tak więc to słowo, które poruszy Twoje serce, to słowo jest dla Ciebie. Po prostu. Takie kierowanie się sztywnymi zasadami, lewa lub prawa strona, palec, wzrok, nie wiadomo co jeszcze, mogłoby rzeczywiście już ocierać się o jakieś wróżbiarstwo, czego oczywiście robić nie wolno. Tak więc w wielkim posłuszeństwie, w wielkiej pokorze, z wcześniejszą modlitwą do Ducha Świętego otwieramy Pismo Święte i dajemy się Bogu prowadzić. Trzeba wyciszyć wszelką swoją ciekawość, ciekawe co dostanę, wszelką swoją niecierpliwość, no Panie Boże, odpowiedz mi wreszcie, wszelką taką swoją zdolność do manipulowania, a może to przeczytam, a może to słowo podpasuje pod tamtą sytuację, tu sobie nadinterpretuję. Wszelkie ludzkie względy odrzucamy, oczyszczamy się od ludzkich myśli, dlatego ważna jest ta modlitwa przed, żeby wejść w pełni w skupienie i po prostu patrzymy sercem. No i myślę, że tyle na dzisiaj. Zadawajcie mi dalej pytania, jeżeli coś jest jeszcze niejasne, to z chęcią będę na nie odpowiadała, bo sama nie wiem jeszcze, co jest dla Was ciekawe albo niejasne. Wiecie, jak to jest po tej drugiej stronie, a może nie wiecie, że dla mnie pewne rzeczy mogą się wydawać oczywiste, a inne właśnie trudne. I według tego dobieram gdzieś wątki do omówienia, a chcę odpowiadać na Wasze potrzeby, więc Wy po prostu mi piszcie i dawajcie znać, o czym mam dalej Wam mówić. No to, moi drodzy, pomódlmy się o Ducha Świętego właśnie dzisiaj, który będzie Wam towarzyszył w czytaniu Pisma Świętego i po prostu w Waszym życiu. Przychodź, Duchu Święty, prosimy Ciebie, wypełniaj nasze serca, wypełniaj nasze umysły, wypełniaj nas całych, od czubków palców do czubka naszych głów. Prosimy Ciebie, żebyś przychodził ze swoją mocą, żebyś dawał nam jasność umysłów, otwartość serc. Prosimy Ciebie, przyjdź, Duchu Święty.
Przybądź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa.